Cięta rozmowa w Radiu Rekord. Dzień dobry Państwu, Dawid Furch, to Cięta Rozmowa Radia Rekord. Porozmawiamy dziś z Łukaszem Molendą, wiceprezydentem Radomia z Polski 2050. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, doszły mnie słuchy, że hoduje pan u siebie w domu żuka gnojarza. Właściwie samiczkę, więc żeby być poprawnym politycznie, żuczkę gnojarkę? Jak ona się miewa? W porządku, toczy się. Dzięki Bogu nie jest zbyt agresywna. Zdarza się oczywiście jakieś niszczenie. No skoro to gnojarz, a właściwie gnojarka, to na pewno trochę niszczy i zostawia po sobie. Proszę mi powiedzieć, czy ten pana żuczek, a właściwie ta żuczka, to ona jak tak toczy, to co ona tam toczy, czyli te bobki, to one takie duże wychodzą? Oczywiście, że tak. Tu byłem zaskoczony tym. No właśnie, jak ona tak toczy i toczy ciągle, 24 godziny na dobę, no to trochę się tego uzbiera. Słyszałem, że założył pan specjalne wysypisko na te wszystkie wytwory swojego żuczka gnojarza. Wysypuje pan to za płot i tam jest to wysypisko i sąsiedzi już pana nie lubią. Tak, ja się czuję pod dużą presją pod tym właśnie kątem. Boi mi się wyjść na ulicę. No i co pan zamierza z tym zrobić? Przecież to jest dosyć śmierdzący temat. No dobra mina do złej gry. Nie no, świetne rozwiązanie. To wysypisko, czyli w zasadzie składowisko odpadów, mają przy swoich płotach już od wielu, wielu lat. I sądzi pan, że się przyzwyczaili? A nie można tych żuczkowych bobków na coś przerabiać? Ja wiem, na ziemię tym użyźniać czy coś? No już nie da się z nich nic odzyskać i muszą spocząć na składowisku. A czego w ogóle sąsiedzi się od pana domagają? Więc oczekują od nas jakiegoś zadośćuczynienia. I co, takie zadośćuczynienie z pańskiej strony jest możliwe? Ludzie, ja mam to, jest to możliwe przy dobrym układzie planet, tak to powiem. Ale z pana cwaniak, a żuczek dalej robi swoje, co nie? Tak mi się wydaje. W takim razie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Gościem ciętej rozmowy był Łukasz Molenda, wiceprezydent Radomia z Polski 2050. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Chciał pan powiedzieć chyba dzień dobry, no to na pewno nie będzie dobry dzień dla pana sąsiadów. No to teraz jest rwanie włosów z głowy. Faktycznie, a niektórzy nie mają czym szastać. Cięta rozmowa Radia Rekord. Program ma charakter satyryczny. Prezentowany wywiad nigdy nie miał miejsca.